Dla związku nie ma problemu flagi, bo flagi tam nie było. Na manifestacji, w tej końcowej części, kiedy był ten happening związany z rzucaniem kredy na ten kopiec, uczestniczyło kilkudziesięciu fotoreporterów. Uczestniczyły wszystkie stacje telewizyjne. Wokół kopca kredy stała Straż Marszałkowska i kilkunastu policjantów. Telewizja publiczna nie miała odwagi wprost swoim głosem powiedzieć, że tam jest flaga. Posłużyła się wpisami na Twitterze. Zdawała sobie bowiem doskonale sprawę z tego, że tam stały kamery telewizji publicznej i że niczego takiego nie zarejestrowały. Natomiast powiem wprost, chamski wpis pana Ziemkiewicza, który o nauczycielach, także swoich nauczycielach, mówi, że to było bydło nauczycielskie, spotka się z naszą reakcją i spotka się z pozwem do sądu. Występują także do Rady Etyki Mediów z wyraźnym wskazaniem na to, że to, co dzieje się w tym przekazie medialnym nie po raz pierwszy z udziałem Telewizji Polskiej czy TVP Info narusza zasady etyki. Ja zwrócę uwagę na to, że Telewizja Polska w swojej niedzielnej informacji posłużyła się stwierdzeniem, że próbowała ze mną nawiązać kontakt. Numer telefonu mój jest niezmienny od 18 lat. Dokładnie ten sam. Nie zdarzyło się, żebym nie odebrał bądź też nie oddzwonił. Przez sobotę i niedzielę nie było żadnego sygnału ze strony telewizji publicznej. Nie ma pieniędzy na reformę, że nie stać nas na tą reformę i po pierwsze, że ona jest zbędna. Nie jest przez nikogo poparta jakąkolwiek analizą, jakimkolwiek studium przypadku, jakimkolwiek opracowaniem, które w swojej konkluzji zawierałoby stwierdzenie, że gimnazja należy zlikwidować. Stąd też działania na rzecz po pierwsze podtrzymania akcji protestacyjnej w obronie gimnazjów, po drugie przygotowanie do akcji strajkowej, która może być zainicjowana przez organizację związkową, a więc w tym przypadku przez ZNP i o tym będziemy mówili już 5 grudnia.